Kolejny odcinek Urokiego Dogiego Baby. Słuchajcie, ludziska, trzeci świat i już powoli będziemy kończyć tę grę, jednakże jeszcze zostały nam cztery zwykłe plansze tutaj, Speedway, czyli Flight, Rip to jako boss i jeszcze ten specjalny świat, gdzie będziemy spędzać wakacje, więc myślę, że no w trzech odcinkach się zmieścimy, coś koło tego, tak już myślę. Nie marnując czasu, może zabierzmy, albo jeszcze pozbierajmy tutaj wszystko, tak, pozbierajmy wszystko i pójdziemy do tych mistycznych wód. Mistyczne wody? Tak, mistyczne wody. Nie znosiłem tego poziomu, to będzie ostatni poziom, którego nie znoszę w tej grze, po prostu nie znoszę, ze względu na tą głupią minigierkę i liczę, że tutaj ogarnę się i będę wiedział co i jak. 403 orby, okej, okay, luzik. Tak to będzie niestety wyglądać, nasza zabawa tutaj. Ale damy radę. Daliśmy radę już z najgorszymi w sumie poziomami typu Zephyr, te kamienne coś z poprzedniego odcinka, to i tutaj damy radę. Nie ma problemu, profesorek. Na pocieszenie, powiem ci, że masz ich już naprawdę dużo. Teraz portal może przenieść cię do świątyń w chmurach. Tak, to będzie drugi poziom, który tu zrobimy. No i jeszcze są robotyczne farmy, nie wiem jak to się nazywa po polsku. I Metropolis. No i to tyle z tych czterech poziomów będzie. Dobra, chyba tutaj mi się wydaje, że wszystko. Tak, dopiero mi Sparks pokazuje tam. Dobrze, nie wskoczyłem tam, Jezu. I właśnie ten portal do naszych wakacji i tak dalej. Wakacji marzeń. Ale to nie ma problemu. Tutaj jest robot... Jakie? Mechaniczne farmy, okej. Okay. Robotic Farms tak nazwali tu. Z przyzwyczajenia dla mnie to jest Robotic Farms. Bardzo króciutki świat, tu nie będziemy długo siedzieć, ale i tak bardzo ładnie to wygląda. Masakrycznie dobrze ten śnieg, tak bajkowo ślicznie. I tu jest właśnie Metropolis. Widzę, że poznałeś wartość kul, Spyro. Masz ich tak imponująco dużo, że nawet ten delikatny portal powinien zadziałać. Tak. Metropolia. O to mi właśnie chodziło, że jest już on aktywny. No tak, no bo jest taka zasada, że jeżeli mamy wystarczająco kul, to się otwierają te portale, inaczej no byłyby zamknięte. Dobrze, siłą rzeczy, co jest raczej najważniejsze, co powinienem jeszcze powiedzieć, do Ripto możemy już iść, ale nie pójdziemy jeszcze. Zostawimy to na koniec. Postaram się właśnie, kurczę, tak, arena Ripta, postaram się... jednak spróbować wejść, zebrać wszystkie diaksy, ale do niego samego nie iść jeszcze. 306, okej. Okay. Elora. Dobra, Spyro. Teraz, gdy masz już kulę, upadek Ripta jest kwestią kilku chwil, prawda? No? W każdym razie powodzenia. Jest tuż za tymi wrotami. Tak, i też potrzebowałem wystarczającej ilości... Dobra, żeby móc to otworzyć. Okej, okay, reszta mi się wydaje, że tak, tutaj na początek, właśnie kula. Pyk. Jedna. Sobie tak skakała na tym murze. Oj, zaraz będzie 50, jak ładnie. Prześlicznie. Ilu mi brakuje? Tylko tylu. Okej, okay, wydaje mi się, że reszta powinna być za tymi chmurami, czyli ja tutaj powinienem móc skoczyć. Chyba na tym murku już więcej nic nie będzie. Ale tutaj jest pewien wodospad w dół. I tutaj jeszcze się będzie trochę ich kryło. Pryk. Jezu, ta kamera. Jesus. Tu nie ma. Okej. Okay. Czyli jeszcze do tego speedwaya, do tego szlaku, czy jak zwał, tak zwał, musimy dopłynąć. A to jest tutaj. Mhm, tak. I jeszcze tutaj będzie ostatnia kula. O, jak widzicie, sobie ładnie skacze. Pryk. Gotowe. A i oczywiście... A, teraz bankier. Okej. Okay. Zebrano wszystkie kule. Ja się niesamowicie cieszę. A zróbmy sobie szlak od razu, żeby mieć z głowy. Ostatnia przygoda na szlaku, Spyro? To dosłownie groszowa sprawa. Akurat muszę ci płacić za to. A, 200. Mądry wybór. Założę się, że tak zwinny smog jak ty w mig odzyska majątek. Luz. W ogóle przewodniku jak to wygląda? Na 10 tysięcy, okej. Okay. Bo patrzcie, ja mam 3847, ale w przewodniku mam 7947. O to chodzi. Wąwozłowy szlak, dobra, idźmy, żeby mieć z głowy ten ostatni szlak w tej grze. Niech mnie szlak trafi. A co tutaj było, to już sam szczerze nie pamiętam. Ciekawe jak tutaj będę długo siedział w nim. No zobaczymy, w ogóle jaka jest do niego minigra, to też ciekawe, okej. Okay. Lecimy.
A, taki. A, tu UFO będzie. O, super, oczywiście, że wylądowałem. Okej, okay, te głupie dzbany tutaj są. Jak je pokonam, to tak, od razu są te tarcze. Luz. Wydaje się w miarę prosto, ale mało sekund mam. To mi się nie podoba. I co, i to wszystkie. Ja bym was wolał od drugiej strony bić. Bo już czasowo zaraz nie wyrobię. Chociaż nie, nie jest aż tak źle. Czasowo już myślałem, że jego nie strącę. Z drogi. No. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ptaszyska zostały. One tutaj tak w skupisku latają. Ale kontrolerze, lepiej. Lepiej trafiaj. Lepiej trafiaj. Dobra, chyba na luzie. Jeszcze dwa. Jezu, jeden jest tak wysoko. Mhm. First time. Oh, mapa fajnie wygląda. Tak, spróbuj ponownie, ponieważ koło tych ptaszysk jest jeszcze jedna minigra z tymi UFO. Ale postrzelamy, iż będzie z głowy. Odpalanie! No i okej. Okay. Gdzie to było dokładnie? Chyba jakoś tędy. Tak. I to jest tutaj, jak dobrze zauważyłem. I to będzie łowca Hunter. Piesek mi szczeka, lol. Dobra, Spyro. Chcesz wypróbować mój samolot? Naprawiłem go. Jestem prawie pewien, że się nie rozbije. Super. Dobra, Spyro. Już tłumaczę, o co chodzi. Będę sterował. Tak, skrótowo. Strzelamy, celujemy i tyle. I tyle. O Jezu. Jak w prawdziwych FPS-ach. A, mogę sobie o tak robić. Ej, to pozdro. To będzie chyba... Chyba proste. Chyba. Mam nadzieję. A sobie na strzałkach postrzelam, bo będzie chyba mi prościej. Wydaje mi się. No, dobra, już połowa za nami. Muszę się skupić troszeczkę. Ponieważ znikąd mogą się pojawić. No traf to! Spyro, nawet mnie, kurczę, nie denerwuj. Ej, sprzątnąłeś wszystkie cele, co na pewno zasługa twojego świetnego pilota. Jezus, już byłem bliski przegrany, ja nie mogłem autentycznie trafić. No ale pamiętajcie, sterowanie na konsoli. 51. Ładnie. No i możemy wychodzić. Ej, idealnie. 8 minut odcinka i możemy tak wyjść sobie. Pryk, pryk, wyjdź. No i fenomenalnie. To mi się, kurczę, podoba, bo już mamy z głowy ostatni speedway. A był prościutki. No są prostsze niż w jedynce. Szanuję za to. Bo inaczej no trochę byłoby dla mnie niefajnie. 4247. Czyli ogółem chyba 8247. Jak mniemam. No to teraz te mistyczne wody. Zróbmy ten poziom. No i tak naprawdę 4 poziomy Ripto. Luzik. A, jeszcze tutaj pozbierać resztę diaksów. No tak. To jest najważniejsze. Pyk, pyk. Ile mi brakuje? No troszeczkę jeszcze. Ale to już chyba tutaj na tych schodkach powinna być reszta. Typu tutaj. Typu tutaj. Typu tutaj. Tutaj. I tu. Jeszcze. Sparks mi gdzieś pokazuje w tamtym kierunku? A czemu? Hey, wait, what the fuck? A, wazon! A i to jeszcze. Luz. To jeszcze pewnie gdzieś piątka jedna. Prasa ogrodowy. Halo, piątko. No fajnie, pokazujesz mi na portal, Sparks. Albo i nie? Nie, tu nie ma. Jezus, Spyro. Pyk, pyk, pyk. O. Pyk, pyk, pyk. Noż. No gdzie to jest? Tu
tutaj. Dobra. Ile w ogóle już mamy gry? 82%. Genialnie. To mi się bardzo podoba. Czy ja to przeskoczę? Tam przeskoczę, oczywiście, że tak. No i mistyczne wody. O kurde. Ten poziom. Fenomenalny poziom. 4300, czyli jeszcze z całej grze nam brakuje 1700. No tutaj chyba z 400 uzbieramy. Wydaje mi się, że tak. 1600 tak naprawdę. Gdzie jeszcze tą dodatkową setkę? No bo 4 poziomy w każdym po 400. To gdzie tą setkę jeszcze zgarniemy? Chyba w tym specjalnym świecie całym. Mi się wydaje. O. O mój Boże. No to czas na zabawę. Siema. Od kiedy magiczna fontanna przestała działać, wszystko się zmieniło. Mógłbyś się dowiedzieć, jaka zła siła stoi za tym nieszczęściem. Nie wiem, ale to sprawdzę. Jezu, fajnie wygląda. Mi się nawet podoba. Okej, najpierw... Znaczy, poczyściłbym wrogów. No może nie aż tak, ale... Strasznie jest otwarta ta mapa. Góra, dół i w ogóle. Będzie z szukaniem, no, trochę zabawy. Od razu wam mówię. Z tych wszystkich diamenciorów. A ten się akurat zamienił w tego. Pyk. Jeszcze tutaj te dwa. Chyba start nie jest więcej małp w tej grze, tak? Tak mam rozumieć? 20, żeby dopiero uruchomić taki fajny skok. Wow. No. To mi się nie podoba. Okej, dycha i piątka. Żabka. No cześć. Tu będzie gdzieś profesorek, od razu wiem. Dzięki za zabicie jednego wroga. Zbany głupi. O. Dobra, po tobie. Jeszcze kolejny. Dobra, ten nic nie zrobił. Pryk. No ta fontanna będzie miała kluczowe znaczenie. I to bardzo. Od razu wam mówię. Tam nic. Czy po tej stronie coś jeszcze? Rozsiądę się lepiej. Wydaje mi się, że nie. Żabka. No dobra, jeszcze ty. No to może być tak skrzętnie poukrywane. Ale ładnie wygląda krajobraz z tego poziomu. Nie jest jakiś taki płaski, jak wiecie, w drugiej części oryginalnej trylogii. O! Ten miał mnie gdzieś. Zanim pójdziemy na górę, no właśnie, poczyść. Siema. Poczyśćmy tutaj. Wydaje mi się, że... No, 134, not bad. Wydaje mi się, że tu już jest ok. Teraz dopiero pójdziemy na górę, ale właśnie to. Pyk. Znaczy, pod profesorkiem jeszcze czegoś nie ma? No pewnie, że jest. To jest profesorek. Później od niego zadanko wezmę, bo to będzie wymagało od nas trzymania w gębie jakiegoś przedmiotu. Jakiegoś nasiona, nie wiem, kaczuszki, cokolwiek. No ja tu muszę atakować jeszcze wrogów. Tutaj nic. My teraz musimy się po tych palemkach, po tych budowlach powspinać. Okej. Tutaj to... Więc... Cypany głupie. Czy na tych drzewkach czegoś nie będzie? Nie. Ale będziemy skakać z kangurami. To akurat pamiętam. Czy tam z jakimiś innymi stworzonkami. Okej. O! Jak tego dzbana ominąłem, to ja sam nie wiem. A, tu jest druga małpa. O! Już mam ich 21. Dokładnie. Uruchomiło się, więc super. No ale no właśnie, jeszcze tu. Nie. Tu nic nie będzie. I tu jest most. To sobie pozbierajmy. To będzie też trochę pływania. Na moją niekorzyść, bo ja nie lubię w tej grze pływania akurat. Ale całkiem przyjemnie to idzie, nie ma problemów.
No to jest doniczka, będziemy musieli nasionko tam wrzucić, bla bla bla. I wydaje mi się, że już poczyszczone, czy to jest żabka? Tak, to jest żabka. Ale i tak cię zjem. Okej, góra już mi się wydaje poczyszczona, jeszcze o tam musimy pójść daleko. A zawsze w razie W... O! What the fuck? A zawsze w razie W jest Sparks, prawda? Jeszcze w wodzie mi Sparks pokazuje. What the fuck? A no tak, rybki. Tu nic nie ma? Chyba nie. Dopiero tutaj się zaczyna głębokość. Tak, bo mi nawet pokazuje świecidełka. O Jezu, czy one... Co? Właśnie, to są te takie, co... Co one właśnie lubią się tak napchać, napuchać. Jakkolwiek mam to powiedzieć. Jedynka. Ponad połowę, 150 zostało. Może nie wyjdzie mi ten poziom aż tak źle. Ale przyjemnie jest. Nie licząc tego pływania. Okej, tu zaraz chyba te kaczuchy będą. Jeszcze nie. Zaraz. A tu są już kaczuszki. O, siema. A i na schodku jeszcze jedynka. Dobra. Sparks, pokazuj mi, czy czegoś nie pominąłem. No, wydaje mi się, że nie. Dopiero gdzieś tam daleko mi pokazujesz. Tak. Czyli teraz muszę sobie tak na górę wlecieć. I tu będzie pierwsza chyba już minigierka. Albo nie, najpierw zakończmy sobie poziom. Tak. Dzbon. Bo zasada jest też znowu jedna, już w trzecim świecie nie otrzymujemy talizmanów, otrzymujemy już bezpośrednio orb. Chyba trochę przysnąłem. Wygląda na to, że pozwoliłem fontannie się wyłączyć. Masz, weź tę kulę. Tylko nie mów wodniakowi o mojej małej drzęce, co? Powiem. Bo jestem taki dzban. Tak, jest już portal, dokładnie. Nie dostajemy już orbów. No, nie dostajemy... dostajemy już kulę, te orby, ale nie dostajemy już talizmanów. To jest... warte podkreślenia. I tutaj będziemy sobie do wody wchodzić. No zróbmy to. Pozbierajmy najpierw wszystkie diaksy, a później się w minigry zabawmy. O Jezu! Dzwonię. O dobra, z głowy. Aż myślałem, że oberwę. Ale jednak nie. Niet. 308. No nie jest źle. Najlepiej też nie. Tu nie wskoczę z powrotem, to muszę tędy iść. Tutaj czegoś nie będzie? Będzie. Kurczę, chciałem ognia użyć. Okej, wszystkie już chyba te rybki porozwalane. Pyk, pyk. A nie, jeszcze tu jeden dzban. O, 36 wrogów na jednej planszy. Któż by pomyślał? Tutaj niczego nie ma. Bo ja tutaj jestem teraz. Dobra, to ja muszę w drugim zupełnie kierunku? W drugim zupełnie kierunku, bo jeszcze mi troszeczkę brakuje. Tak, ja tam widziałem te balony jak coś. To nie ma co się przejmować. Właśnie, jeszcze tutaj. I to będzie garnek, tak? To jedna z tych minigierek profesora. Jak one tak latają? Patrzcie, to jest jakiś bug. Okej, brakuje 51. Mi się wydaje, że już w miarę i tak wyczyściłem ten poziom. Tylko nie chcę. Nie, Spyro, nawet mi tego nie rób. Nawet. Już myślałem, że mi Spyro opuści poziom. A tu jeszcze. Czy to pod wodą? Nie, chyba już nie będzie. Pod wodą już mi się wydaje, że wszystko wyczyszczone. Tak, jeszcze tu. Od drugiej strony. Balon też jak wiem, jak zdobyć. Wow. Dobra, w taki sposób. Zostało już mało. 33. Nie jest źle. Tu od tego pana sobie weźmiemy zadanko, żeby rozwalać te kangury. Dawaj to. A i tu jeszcze.
Okej, zostało 25. To gdzie reszta? Czyżby to było tutaj wszystko? Tu pod wodą. Jedynka. Jedynka, jedynka, dwójka. Wszystko! GG! Czyli już tylko zostały nam minikierki! Jej! Bardzo dobrze nam idzie. O, siema! Spyro, smoczy druchu! Banda złodziei ukradła mi świece zapłonowe i utknąłem tutaj! Odzyskaj proszę wszystkie cztery świece! Luz, złap złodziei, to są głupie kangury. To gdzie jest pierwszy? Gdzie jest pierwszy kangur? Może tak przepraszam bardzo, że spytam. Ej, wait, what? A tam cię widzę. Cwaniak. O, i tam kolejny. I będziemy sobie z nim skakać. I pływać. O, pytkę. Dobra, poczekał na mnie. A, cię złapałem. A, proszę bardzo. Tak się ich robi. No. Wow. Dobra, to się ładnie uratowałem. Okej, drugi dzban jest tutaj. O, ty! Poważnie. Poważnie. Jak mam teraz go? A ty tu! A nie tu. To fajnie sobie skacze. Bum. Doleciałem. Serio, ty tak od góry? Wait, what the fuck? Ej no! Ej, co się odwala? Ej, przecież przeleciałem przez to. No dzban jest... No! Jestem dzbanem wielkim, totalnym. Ale ja nie umiem, ja nie jestem into sterowanie. Ale jestem dzbanem teraz, jak się z nimi ścigam. Totalnie w pełni. A ty... Nie znoszę, oj, jak już nie znoszę tego. Oj, masakra. Jeszcze raz, na spokojnie. Co tu się odwala, jak on biega? No ty tu dzbanie jesteś. No i jak ty to robisz? Jak on to robi? Ktoś mi to wyjaśni. Dobra, ja ze dwóch oglądam walkthrough, bo albo to jest zbugowane, albo nie wiem co się dzieje. To jest masakra! Jak on to robi? Ze dwóch. Dobra, już jestem. Słuchajcie, ludziska, 20 minut się użerałem z dwoma kangurami. Został ten ostatni, ja nawet nie wiem jak on biega. What the fuck? Czy ty tak dookoła biegasz? Uff, to jeżeli tak, to spoko. No. Jezu, 20 minut z nimi. Juhu! I szafa gra! Proszę, młody smoku, to dla ciebie. To już prawie zabytek, ale zasłużyłeś. Dobra, dawaj tego orba. Będę miał z głowy już w końcu. Wow! Nareszcie. 53. Okej, okay, to już została ostatnia rzecz w tym poziomie, całe szczęście, czyli pan profesorek. On gdzieś...
Tak, tam jest. No sobie stąd wyskoczę, mam nadzieję, że dolecę. Tak. No i posłuchajmy go. Och, Spyro, dobrze, że jesteś. Zgubiłem gdzieś swój ołówek, a bez niego praktycznie nie mogę pracować. Mam za to jajo. Może dasz radę wymienić je na mój ołówek? Tak, i będziemy wymieniać sporo rzeczy. Zatem daj jajo, które sobie zjem. I jak dobrze pamiętam... O Jezu, ja to już tędy nie przeskoczę, Jesus. Muszę tędy na samą górę. Tak, tutaj. Tutaj jajuszko dajemy. Ptaszek. To jest poziom Zephyr chyba, ten ptak. Dobra, to jest nasionko. Nasionko... Wydaje mi się, że tutaj. Pyk. Ty mi dajesz kaczkę. Dobra, to już chyba wiem kaczka. Z kaczki dostanę do buraka, do tego garnuszka. I później monetę do fontanny. Tak, dobrze pamiętam. O Jezu, przydała się wiedza z tego... z lutowego grania. I pyk. No, no, no. Kaczka. Siema. Jezu, gdzie ty tam daleko rzucasz? Typi. A, dobra, są schodki. Buraczek jakiś, czy co? Tak, to jest chyba burak. Czyli znowu idziemy tam na górę. Do tego garnuszka. I już chyba będzie z głowy. Pyk. No i ta moneta oczywiście. No poziom trochę zajął. Te kangury to chyba była najbardziej męcząca rzecz w Spyro 2. Przysięgam. Nie chcę jeszcze raz. O, super. Ja po prostu tak zrobię. Ej, co? To w taki sposób? Jest, padło. Dawaj monetę. O, idealnie zjadłem ją. Ha. To ładnie. I do tej fontanny. Pryk. I jest ołóweczek. Jej! Udało się. I to już będzie cały ten poziom. Cholernie trudny. W mojej opinii oczywiście. A z drugiej strony... ze względu na te kangury oczywiście. I oczywiście na to głupie latanie. Na to, że nie mogę dolecieć do danego miejsca. Super. Masakra. Nie znoszę. Czy to już tutaj? Oczywiście, że nie. Po drugiej stronie, bo jakże inaczej. Tutaj? No w końcu. No i masz ten głupi... nie po tej. Tutaj, dobra. Jak ty się w ogóle tu dostałeś, to ja nie wiem. Mój ołówek! Teraz znów mogę zacząć wyliczać wiek wszechświata! Proszę, weź tę kulę na przechowanie. Elora twierdzi, że ją zapodzieje. Dawaj wszystkie. W ogóle ty pomagasz, to czemu ty zabierasz te kule? Właśnie zawołaliście mnie, żebym ja szukał kule, ty znalazłeś kulę. I ja nie rozumiem, opuść poziom, po prostu stąd idę. I'm out. Dobra, trzy poziomy, rip to, małym poluszkiem, i główny, ten ostatni, taki wiecie, ten świat, dodatkowy super bonus, wiecie, te wakacje i tak dalej. Jakkolwiek to się to tam po polskiemu nazywa. 4700, brakuje już nam 1300, no to te 1200 w trzech poziomach, no i setka nie wiem gdzie. Absolutnie nie wiem gdzie, ale w międzyczasie kończymy już ten odcinek. Dzięki ludziska za oglądanie, łapeczka, komentarz, słup, dzwoneczek, chyba wszystko powiedziałem. Trzymajcie się. Hej, hej!